Kamil, stosunkowo łatwe zwycięstwo tutaj w Lublinie odnieśliście. Spodziewaliście się tak łatwej przeprawy? Nie spodziewaliśmy się. Myślę, że nasz super początek pozwolił nam, myślę, kontrolować mecz od pierwszych minut. Dobrze weszliśmy w spotkanie, prowadziliśmy bodajże 14-2 w pewnym momencie. Wiedzieliśmy, że w końcu drużyna z Lublina odpali, ale kontrolowaliśmy poczynania Lena. Myślę, że nie daliśmy mu się rozpędzić. Dopiero teraz w czwartej kwarcie jakimiś akcjami 1-1 robił popłoch, można powiedzieć, w naszej defensywie. Natomiast to nie wystarczyło. Ja się cieszę z tego, że w końcu zwyciężyliśmy, bo teraz kolejne trudne spotkanie przed nami z Dąbrową i warto było tutaj wygrać, jeżeli jeszcze naprawdę myślimy o tej ósemce. No właśnie, kilka takich małych gonić startu było, gdzie się zbliżali przeciwnicy na te 10 punktów, ale chyba nie obawialiście się jednak o końcu wynik, bo cały czas skutecznie tam odganialiście. Było cały czas, ta różnica oscylowała w okolicach 10 punktów, także jest to w miarę bezpieczny wynik, natomiast wiadomo, że jak się gra na wyjeździe, to trzeba cały czas być skoncentrowanym, 40 minut dobrej koszykówki jest potrzebne i myślę, że dzisiaj pomimo jakichś tam krótkich przestojów, możliwe, że nawet jedno dwuminutowych, to zagraliśmy naprawdę na równym, wysokim poziomie i myślę, że stać nas jeszcze na jeszcze lepszą koszykówkę, myślę, że jeszcze więcej będziemy wykorzystywać Fletchera pod koszem, to nasza siła w ataku jeszcze się zwiększy. Na koniec krótkie pytanko o twoją nową drużynę, bo chyba szybko się zaklimatyzowałeś jednak w Kutnie. Piłka ta sama, kosze te same, 5 zawodników na boisku, także zasady te same, tylko zagrywki inne. Ja myślę, że chłopaki już coraz więcej rozumieją tego, co ja gram, mojego stylu, łapią te wszystkie podania, które im rzucam, także myślę, że będziemy się dobrze dogadywali, a tak jak mówię, celem jest ósemka i chciałbym bardzo, żeby ten cel był zrealizowany. Dziękuję Ci, Tomasz. Dwa bardzo dobre mecze pod rząd, no szkoda, że teraz nie udało się przedłużyć serii. No to można zapytać prosto, co się stało? No, myślę, że początek meczu zdecydował o tym. Nie wiem, czy byśmy nie skoncentrowani na ten mecz, czy ciężko powiedzieć. A później goniliśmy, no, nie potrafiliśmy przełamać bariery 10 punktów. No i stąd porażka. Drużyna jest widocznie bardzo uzależniona od postawy Briana Allena. No dzisiaj nie zaskoczył Brian przez 3 kwarty, no i taki... Ale zaskoczył Bartek Diduszko, prawda? Także rzucił w zasadzie te punkty Briana. Gdyby Brian rzucił punkty Bartka, może gdyby inni gracze coś tam dorzucili, w tym ja. No 11 punktów, także nie wiem co powiedzieć. Z drugiej strony Paul Farmer pokazał, że jest drużyną chyba mocniejszą niż wskazuje na tę tabelę, prawda? Nie wiem czy mocniejszą, no na pewno dzisiaj byli od nas mocniejsi, prawda? No tak jak mówię, na początek meczu zauważył o tym, że przegraliśmy w końcówce. No my też przegraliśmy parę meczy dosyć pechowo. Kto wie, gdybyśmy wygrali w Słupsku w pierwszej rundzie z Polfarmą czy z Anwilem, byśmy w tej chwili byli wyżej niż drużyna Polfarmexu i to samo można było o nas powiedzieć. Dziękuję bardzo.